Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym buildzie z Dead by Daylighta. Dzisiaj sobie zrobimy build, który nazwałem ślepym jednorożcem. Jest to build bazujący na ślepocie, jak sama nazwa w zasadzie wskazuje, na delikatnej kontroli mapy i mega znacznym spowolnieniu surów. Jak ten build się prezentuje i jak mniej więcej wygląda? Już tłumaczę, jest on bardzo prosty w obsłudze. Na początek bierzemy sobie dwa fioletowe addony. Jeden na redukcję timerków na trapach na głowę i drugi następujący addon na zwiększenie ilości boksów na mapie. Ma to skłonić surwów, którzy mają boksy na głowie, które są aktywne, do zamiast opierdzielania się i leczenia wzajemnie, do jak najszybszego znalezienia klucza, przez co tak naprawdę ten surw podczas tego szukania klucza nam się jakby w ogóle nie wlicza w rozgrywkę, bo on jest totalnie useless. Nie może za bardzo pomóc, nie może kręcić generatorów, nie może innych leczyć, nie może kompletnie na to tracić czasu. Także to jest pierwszy aspekt tego buildu. Do tego dobrałem sobie Blackguarda, bo w ogóle nie mam w zasadzie offeringów już i to są moje ostatnie sztuki, więc całkiem spoko. Jeżeli chodzi o perki, zacznijmy najpierw może od tej drugiej części. Mamy tutaj wrzuconą tanatofobię i Slopiego. Ja generalnie zawsze twierdzę, że ta tanatofobia na przykład na świni nie jest dobrym perkiem, jednakże patrząc na to, jak ten build ma działać i że to jest build właśnie pod te addony, to stwierdzam, że ta tanatka nie będzie złym pomysłem wraz z tym Slopim. Slopi nam spowalnia leczenie, tanatka spowalnia dosłownie wszystko. Także to jest jakby pierwsza część buildu i teraz druga, ta troszeczkę ważniejsza. Jeżeli to jest build ślepy jednorożec, to musimy wziąć perki, które spowodują, że surwy będą o wiele bardziej niewidome w meczu. Mamy knockouta i mamy tercila. Knockout działa tak, że jeżeli surw jest powalony na ziemi, to inne surwy go kompletnie nie widzą pod jednym warunkiem. Surwy widzą tego surwa, ale muszą zbliżyć się na dystans minimum 16 metrów od tego leżącego surwa, dopiero wtedy go zauważą na ziemi. I mamy drugi perk, czyli The Tercil. Tercil jest to perk dający surwom blinda, kiedy tego surwa uderzymy. Nie widzą oni kompletnie powieszonych surwów, nie widzą rannych surwów, jeśli mają empatię, nie widzą surwów, jeśli mają bonda, nie widzą surwów, którzy są powaleni i tak dalej, i tak dalej. Niestety jeden minus tego perku na świni jest taki, że niestety surwy zawsze widzą boksy, więc wiedzą doskonale, gdzie tych boksów szukać. Także to jest problem. Ktoś by mógł stwierdzić, weź do buildu kasetkę. Kasetka wyłącza nam jakby wizję, a raczej aurę tych boksów, w których znajdują się klucze, ale wyłączają ją tylko i wyłącznie wtedy, kiedy trap jest nieaktywny. Kiedy ten trap już się aktywuje i timer zaczyna odliczać do dentki, no to wtedy te surwy już te boksy widzą, więc ta kasetka, no niestety pomimo tego, że to jest czerwony addon, to tak naprawdę ona jest cholernie słaba. Robię trzecie podejście do tego buildu, i powiem szczerze, oba pierwsze były zakończone powodzeniem. Pierwszy mecz był na pierwszych rangach, drugi mecz był na jakichś mega mieszanych rangach. Także w sumie nie jest źle. Pierwszego nie zrobiłem, bo nie nagrałem dźwięku, a drugiego nie wrzuciłem, bo mi od razu zniszczyli tercila, więc się stiltowałem, aczkolwiek meczek bardzo ładnie wykręcony. Myślę nawet, że wam gdzieś tam przebitki pokażę. Także spoko. No i co? No i przechodzimy sobie do meczu. Jest mały minus, bo jest aktualnie stary matchmaking. Nie jest to mecz już na nowym matchmakingu, na którym o wiele szybciej dobiera surwów, także pewnie będę musiał zrobić cięcie. I szczerze powiedziawszy, build ten nie nadaje się, jeżeli chcecie grać na teamy, jeżeli chcecie grać na w pełni randomowych surwów i macie mniej więcej pewność, że to są randomy, a nie, że to jest teamek, to jest to bardzo ok, bo randomy nie mają zasadniczo między sobą komunikacji, więc nie wiedzą, gdzie kto leży. Natomiast teamek niestety jednak sobie poradzi, więc to jest troszeczkę słabe. Więc to jest pierwszy aspekt. Jeżeli chodzi o mapy, które moglibyście grać pod ten build, na pewno mapy duże. Pod Auto Heaven, Wreckyard jest zły, ale Wretched Shop jest ok, Azarov jest ok, farmy są całkiem spoko, nie są najgorsze, bagna są ok. I pierwszy meczek robiłem na bagnie, drugi mecz był robiony na farmie. To była ta farma taka, to jest chyba hangar się nazywa, to jest taka wielka jedna szopa i tam są dwa okna, czasem jest jedno otwarte, czasami drugie. Taka drewniana, rozdupczona. Więc całkiem spoko, ten buildzik się sprawdzał, niestety miałem duo i akurat to nie działało zbytnio, w szczególności, że nie miałem tercila,
więc to już w ogóle. Aczkolwiek buildzik bardzo fajnie się sprawdzał. No i w zasadzie, jeżeli chodzi o mapki, jeszcze Red Forest nie będzie zły. Oba rodzaje, zarówno ta nowa wersja od Plagi, jak również ta wersja od Huntresski. Jeżeli chodzi o mapy, to jest tyle. Chyba tyle. Macmillany odpadają, bo Macmillany są małe. Więc możecie sobie przetestować, jak ten buildzik teraz wyjdzie. Do 3 razy sztuka podobno się mówi. Więc myślę, że mam nadzieję, że ja tego buildu tym razem nie zdupię. Także zobaczymy, jak to wyjdzie ostatecznie. Bardzo szybko surwów dobiera, więc... może coś znowu pokombinowali w matchmakingu, bo jeszcze wczoraj czekało się po 15 minut na killerze. Teraz się okazuje, że wystarczy poczekać 2 i już ma się surwów, także spoko. Tyle. Jeżeli chodzi o kolejny buildzik, kolejny build będzie robiony na Majersa. Jest to prawdopodobnie jeden z najbardziej OP i broken buildów, jakie wykminiłem na live'ie. Także znowu niestety build pod Majersa, ponieważ Majers się najbardziej nadaje, jeżeli chodzi o rozległość jego terroru, więc będę chciał to na pewno wykorzystać, instalując nowe perki i chyba dostałem crasha, więc nie załaduje mi tego meczu, także ja sobie na spokojnie wszystko załaduję raz jeszcze. No i co? I ciskamy ten buildzik, no nie? Mamy mapkę i mapka Azarov. Mówiłem na starcie, Azarov nie jest taki zły, prawda? Pod jednym warunkiem, Azarov jest ok, jeżeli mamy surwów na jednej części, którzy są powaleni, natomiast na drugiej części są surwy, którzy nie są powaleni. Także pod tym kątem Azarov jest mega. Pytanie, gdzie jest totem, i mam nadzieję, że ten totem nie padnie dosłownie chwilę. Aczkolwiek chyba on jest przy shopie i jeżeli faktycznie tak jest, to ten totem będzie ściągnięty w przeciągu kilku sekund. I będę grał dosłownie bez tercila. Mógłbym tam podlecieć na szybko. To nie jest w shopie. To jest za kamieniem. Więc... no bez jaj! Gościu, jesteś martwy! Jesteś martwy! Przysięgam, jesteś martwy! Jeden! Jesteś martwy! Powtórka! Okno nie, ale Death Heart poleci. Leż! I od razu. Trafik! I pierwszy gen już zrobiony. Ja coś czuję, że ten mecz będzie o wiele cięższy, niż mi się wydaje. Jeden surf chciał mi podlecieć. I niby podlatuje. Ale tak szczerze, to jest słaby pomysł. Bingo! Bingo! Mogłem cię położyć po drugiej stronie mapy i będę miał święty spokój, jakbyś mi się chciała gdzieś wrogu wywalić. Byłoby świetnie, tylko ten gość, który jest na haku, ją widzi. On doskonale wie, gdzie jest jej pozycja. Jeżeli jest jeszcze Kindred na mapie, to tym bardziej. Ja nie wiem, czy... Death Heart. Do przewidzenia. Leż! Spróbujmy zrobić mały patent. Zagrajmy pod nokauta i... zagrajmy sobie pod nokauta. To nie jest głupi pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. W tył. Cześć. Ładnie. Zagrajmy sobie pod nokauta. Oni nie do końca wiedzą, gdzie ta typiarka leży, więc będą musieli jej szukać. Mogą się oczywiście, jeśli cokolwiek myślą, to będą wiedzieli mniej więcej, gdzie powinni zacząć poszukiwania, w którym regionie mapy. Niestety minus tego buildu jest taki, że w ogóle nie mam perków pod aurę. I nad tym bardzo ubolewam. Tutaj? Nie! Tutaj! Okej. Nie ma problemu. Jeden. I tamta typiara dalej leży na ziemi. Oni jej znaleźć nie mogą. Błąd niepotrzebnie. Pójdzie paleta? Nie poszła. O, 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 o. Coś ją przycięło. Ale ostatecznie nie wyszło. Bilans tego meczu. 4 rannych, ta natka nadziała. Bardzo ładnie ta natka działa. Ciebie damy z powrotem do piwni, żeby tamtej typiarki mi zbyt szybko nie znaleźli. To jest w tym momencie tak naprawdę kluczowe.
pod paletą nie mam nikogo i tamtą w końcu znaleźli. Trochę im to zajęło. Ale jak widać, knockout bardzo fajnie się w tym momencie sprawdził, więc to jest spoko. Mamy całą czwóreczkę w kupie. Raz. Pójdzie paleta. Okej. Nie widzę, żeby ktokolwiek mi do piwnicy wbiegał, więc mogę sobie tą piwnicę na razie olać. Bardzo ładnie. Jeden się wyleczył, no tracą czas na tym. Będę musiał paletę zrzucić, czy tego chcę, czy nie. Cześć. Jeden. Nie mów, że ona paletę ona zrzuciła paletę. I ten idiota podszedł, żeby wziąć i nastakować dalej tanatkę. Pomimo tego, że oni wiedzą, że mam tanatkę, to i tak ją zużywają. Przecież to jest totalnie bez sensu. Cześć. Nie mogą odpalić genów. Muszą szukać kluczy. Ten build jest genialny. Taki for fun naprawdę jest genialny. Gdyby jeszcze Tercil był, to nie byłoby żadnego problemu. Niestety Tercil mi nie wytrzymał, bo dostał gówniany respawn. Nie zarespił się po mojej części mapy, tylko bardziej pod nich. Dwóch surów wyleczonych. Powinni teoretycznie być w pobliżu. Wejdźmy sobie w kucaka. Ja wiem, że oni tam są. I oni tam biegną! I bardzo dobrze! Okej. Bardzo ładnie. Teraz cofamy pod chatkę, bo były ślady. Uderzymy sobie tego surwa, który nie jest ranny, żeby nabić trochę bardziej tanatkę. Przeleciałem. Chodź! Mam wyrąbane w rannego surwa, co ty robisz? Leż. Nie, to nie! Nie moja wina! Jak chcesz się mi podkładać pod nogi, to proszę bardzo. On jest strasznym cwaniakiem. Najsik! Leży! Ciebie może prędko nie znajdą. Więc na razie ciebie sobie zostawię na ziemi. Wrócimy pod ciebie. Decisive! Okej. I ona wie, gdzie leży kolega. Dead Heart. Leż! Zostawiamy cię teraz na tym, na ziemi. Ty jesteś tutaj. Okej. Trapów nie będę więcej zużywał, bo mi zostały tylko dwa do końca gry. A więc to jest malutko. Ale na hak ciebie mogę dać. I on ją znalazł. Znaczy, lepiej dla niego, prawda? Okej. Jeden. Nie mów, że ona pójdzie ściągać kumpla. Nie dobijaj mnie nawet. Jakbym chciał tak bardzo to wykorzystać, to już bym to zrobił. Podleciała po niego. Lewo. No i on tu ma dentkę, bo tutaj w ogóle nie ma palet. Od razu go daje na hak. Cześć. Ty masz Dead Harda, prawda? Nie masz Dead Harda. Lecisz na hak. Nie wiem, ile haków zrobiłem i za kolejnego surwa, który jest za śmieciarą. Udaję, że jej nie widzę. Nie ma jej? Ty, może zrotowała? Jest. No właśnie, i to jest ta z trapem. Więc tym bardziej powinno mi zależeć na tym, żeby ją złapać. Ta, ta, dobra, dobra. Balans.
Leż. Okej. Okay. Mam brutalkę bardzo wysoko nabitą. Więc to jest w tym momencie ogromny plus. Zrobili jednego gena pomimo tego, że nie ma ruiny. Sloppy z tanatką jest pięknym połączeniem. Dlatego mówię, jeśli ktokolwiek twierdzi, że nie jest, to było głupie. Tak, wiem. Widzę. Misiu, powiedz mi, gdzie ty zapierdzielasz z powrotem na rannego? Powiedz mi, gdzie? Powiedz mi, gdzie ty biegniesz? Ty jesteś normalny? Chyba nie. Powinni ją tak samo ściągnąć. No, nie wiem, czy on nie ma przypadkiem już dętki. Mogę się mylić, bo ja się gubię w tych trapach, w hakach, bo nie wieszam od razu ze względu na knockout. Ale jedna dętka już jest. Czyli zostaje mi trójka surwów jeszcze na mapie. Tu jest kolejna klaudetka. Lecie w miejsce, gdzie nie ma palet w ogóle. Tak troszkę bez sensu ci powiem, wiesz o tym. Tamta typiara ma aktywnego trapa na głowie. Okej. Bejcik. Dead Heart. Flash. Wciąż mam dwa trapy. Jeden. Ciebie sobie od razu zaklatkuję. To mi się przyda. I teraz najważniejsze pytanie jest takie, gdzie poleciał mi Ace. I Ace tu krążył. Ace poleciał do przodu. Tamta jedna zerwała sobie klatkę z głowy. Nie wiem, jak z hakami stoję. Mówię, straciłem kontrolę. Bo totalnie się na tym nie skupiłem. Cześć! Ładnie! Czyli mam cię na haku. No ładnie! I widzę kolejne ślady chyba. Nie, to było z generatora. Wejdź mi w niewidkę. Tu nie ma nikogo, tu jesteś tylko ty. Ostatnim surwem ty. A ty mi się wykrwawiasz. Ty mi się wykrwawiasz. Musiałbym to wykorzystać, bo ja nie chcę cię jeszcze zabijać. Ja cię potrzebuję żywej. Oj, nie trafiłem. Ohoho! Nie trafiłem. Oj, 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 nie trafiłem. Najcik. Niech żyje. Niech sobie żyje. Pójdę szukać kolejnego surwa. Cześć! Ta paletka! Okno. Nie wiem, czy na lewo, czy na prawo. Ale raczej do przodu mi się wydaje. Aha. Nie zagapiła się. Okej. Gdyby tamta druga typiarka miała aktywnego trapa, to bym musiała zacząć szukać klucza. Tu niestety tak nieplanowo to fajnie nie wyszło. Trudno. Nic, będziemy spalać palety w takim razie, jedna za drugą. Jeden. Nie mam enduringu, ale to nie oznacza, że nie mogę się wpierdzielać pod palety. Cześć. Ładnie. Ciebie sobie zaklatkujemy. Ty masz w tym momencie chyba drugi hak? Mam strasznie mało punktów do wiozny. W ogóle chyba ataków zaskoczenia prawie nie było. Ani jednego takiego konkretnego. Nic. Ciebie damy tutaj. Dętka. I ona klatkę zerwała, ale ciekawe w którym miejscu. Haczem mi ucieknie. Gdybym to wytryhardził,
To zupełnie inna kwestia. Nie mam whispersów też. Ale wiem, gdzie jest hacz. A tamten surf pewnie nie. Nie chcę mi się pod haczem czekać. Kuźwa, dlatego mówiłem właśnie, gdyby miała ona tą klatkę aktywną, ten mecz by zupełnie inaczej wyglądał. Wiecie co? Ja się ustawię tutaj. O, Azarow nie jest złym miejscem. Pytanie tylko, po której ona części mapy jest. Czy ona jest po lewej, czy po prawej stronie? Jeżeli jest po prawej, będę wiedział, jak skoczy do hacza. Jeśli jest po lewej, no to ją dopadnę. Tu jest dobre miejsce, bo mam w zasadzie obraz na całą szerokość, można powiedzieć, mapy. Nie. Więc nie jest źle. Gena raczej nie kręci, wątpię. Szlak by to trafił. Jak ja mam was ograć w tym momencie, powiedzcie mi? Jak? Słuchaj, mogłem do tych addonów zamiast wrzucić timerek, mogłem dać sobie addon na blinda. Gdyby Tercil nie wypalił, to miałbym jeszcze blinda założonego przez trapy. I dopiero potem mógłbym ich trapować. Ona chyba wie, że ja wiem, że ona jest po lewej części mapy. Jeden. I nie biegnie na prawo! Koniec meczu! To jest GG! W tym momencie to jest pograne dla ciebie. No i co teraz? Oddało apteczkę! Jeden ambush hit wsiadł. I ona jest zostawiona dosłownie na resztce. Delikatnie wytryhardzone. Delikatnie. Patrz, co tutaj jest. Nie, nie mogę. Wybacz, nie mogę ci dać. Nie mogę, przepraszam. Tyle. Tak mniej więcej prezentuje się ten build. Mam nadzieję, że build wam się podoba. Kolejny będzie znacznie lepszy. Jeżeli on przejdzie, to będzie naprawdę miazga, tylko jest jeden warunek. Ja muszę kupić na Majersie nowe perki, które teraz wyszły, a niestety tych perków jeszcze nie mam. Trzeba będzie nafarmić troszeczkę więcej punktów, żeby jednak to się zebrało. Tak mniej więcej 200-300 tysięcy. I teoretycznie to mi powinno wystarczyć. Punktów tak średnio. Poczwórny opal, więc w zasadzie jeżeli chodzi o rangę, całkiem spoko. Dlaczego oni mnie dostali? Ja pierdzielę. 10., 9., 7., 10. Dostaliście mnie, bo nie ma surwów na czerwonych rangach. Gdyby to był stary system, to pewnie każdy z was miałby od 1. do 5. rangi maksymalnie. Wątpię, żeby byli niżej. Wątpię, a że nie są w stanie wylewelować ludzie, no to potem siedzą na takich rangach. Teraz tak naprawdę większość społeczeństwa to siedzi pomiędzy zieloną a fioletową rangą. Także nie dziwota, że tutaj się znaleźli. Nie dziwię się. Tyle. Możecie łapkę zostawić, suba, całą resztę. Wasz wybór. I widzimy się w kolejnym buildzie. Tyle. Na razie, cześć.